obiecywał nam Pan, że na Jurza poszukamy niemalże pierwszych śladów, jakie rozpoczynały szlak. No, przede wszystkim pojedziemy w takie miejsce, gdzie będziemy szukać zamku Kazimierza Wielkiego, który został wybudowany 10 lat wcześniej, jak zamek w Obolicy. Zobaczymy również inne ciekawostki jurajskie, ale też jesteśmy umówieni z kołem gospodyń wiejskich, żeby spróbować prawdziwej jurajskiej potrawy. No, może tak nie do końca jurajskiej, bo z pewnym kolorytem, ale smakuje wybornie. Jedziemy zobaczyć? Jedziemy próbować. Próbujmy, jedźmy. Ten został zbudowany na kopcu wysokim, o prostopadłych prawie ścianach, lecz niezbyt rozległy. Znosząc go około 1246 roku, krakowski książę Konrad Mazowiecki wykorzystał fakt, że osady otaczały bagna, skutecznie zabezpieczając to miejsce przed napaścią. I właśnie tu Kazimierz Wielki rozpoczął budowę swych murowanych zamków, które przeszły do historii jako szlak Orlich Gniazd. Wzgórze Lelowskie, szukamy wspomnień, szukamy śladów zamku? No przede wszystkim szukamy zamku, ale ja myślę, że tego zamku już dzisiaj to chyba nie znajdziemy, bo jedyna rzecz, która została po królu Kazimierzu Wielkim w Lelowie, to jest kościół. Kościół świętego Marcina, który został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, kiedy ten w 1340 roku nadał Lelowowi prawa miejskie. I od tego czasu Lelów rozwijał się w sposób niesamowity. Ale tak naprawdę początki Lelowa to rok 1193, kiedy to papież Celestyn III w jakimś dokumencie wymienił właśnie tą miejscowość jako Lelów. Król Kazimierz bywał tutaj? Król Kazimierz bywał wielokrotnie na Zamku Lelowskim i to był chyba jeden z takich upodobanych przez króla Kazimierza Wielkiego zamku, bo był w Lelowie chyba 5 albo 6 razy. Być może w okolicznych lasach polował, bo król uwielbiał polowania. Może polowania, a może już ta tradycja osiedlania się Żydów w Lelowie, bo przecież kochanka króla Kazimierza Wielkiego, Esterka, też była Żydówką. Pokażę pani coś naprawdę specjalnego. Pojedźmy na grób cadyka Dawida Biedermana. Cadyka Dawida Biedermana, którego hasydzi na całym świecie czczą jako świętego. Przyjeżdżają? Przyjeżdżają tutaj tłumnie i zostawiają swoje prośby, bo ten cadyk ma ponoć moc uzdrawiania chorych i leczenia bezpłodności. Pozostanie po nich pamięć, kamienie z prośbami, ale nie tylko. No, przede wszystkim wiele tradycji i potrawy. Pojedziemy teraz zobaczyć, jak przygotowuje się czulent i prawdziwy ciulim lelowski, bo to są pamiątki po Żydach w Lelowie. Idziemy? Obiecywał nam Pan dzisiaj ciulim, ale widać, że jest jeszcze coś. Co to takiego? No mamy i ciulim, i czulent, przynajmniej składniki. Pani Aniu, czym się różni ciulim od czulentu? Och, to jest dość skomplikowane, bo ciulim to się robi z mięsa wieprzowego,
A najlepiej to jest z żeberek, bo one mają najwięcej smaku. I ziemniaki, trzesie do tego oczywiście, cebulkę. Wcześniej jeszcze, żeby ciasto się nie przyległo do garnka, co będziemy piec, bo to się piecze 8 godzin w piecu chlebowym, to smarujemy je smalcem. Czy ja rozumiem, że to są składniki do ciulina, a to są składniki do czulentu. No. To szkoda, co mięso, prawda? Co za mięso? No to jest mięso wołowe. I to jest typowo wołowe mięso. Ale nie mamy ziemniaków, tylko mamy... fasolkę to i kaszę gryczaną do czulentu. Skąd się wzięło? Właśnie, skąd się to wzięło? To znaczy, ja wam powiem, tutaj u nas zamieszkiwali Żydzi. I oni, to jest typowo żydowska potrawa. Czyli czulent. Czulent, tak, to jest żydowska potrawa. A ciulin? A ciulin, no to jest nasza polska potrawa, lelowska właściwie. I to jak Żydzi się zaczęli gościć, robić to, no to Polacy trochę podpatrzeli, no i no coś tam wymyśleli innego. A spróbujemy dzisiaj, jak smakuje jedno i drugie, co zawsze? Oczywiście. To chodźmy gotować. No to już, idziemy gotować. Panie Aniu, pani je czulent, a pan je ciulim. I co smaczniejsze jest? No, ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest ciulim rewelacyjny. No bo i pan... wolę ciulim od czulentu. Aha, no bo pan jest mężczyzną, wiadomo. Dla monarchy mały, ale na dwór szlachecki za piękny i bogaty. Tak miał stwierdzić król Stanisław August Poniatowski, wyjeżdżając z gościny u pięknej Urszuli z Morsztynów Dębińskiej, starościny Wolbromskiej i kasztelanki Wiślickiej, dla której wybudowano tę rezydencję około 1770 roku. Pałac w Szczekocinach. Do dziś można podziwiać barokowo-klasycystyczny fronton, za oknami którego działa się historia. Poza głównym budynkiem pozostały tu jeszcze dwie oficyny połączone z pałacem galeriami arkadowymi, którymi dostarczano potrawy na stół podczas słynnych rautów i bali, z których miejsce to słynęło. I tak kiedyś budzący podziw, dziś opuszczony i zaniedbany, tylko legendami przypomina o swojej dawnej świetności. Do hetmana zboczyliśmy nieco z trasy, aby przyjechać właśnie tutaj do Szczekocin i aby zobaczyć ten wspaniały, no niegdyś wspaniały, barokowy pałac Dębińskich. Bo po tej wspaniałości niewiele zostało. No dzisiaj to już jest raczej ruina, która wciąż czeka na swojego króla, bo przecież tutaj w Szczekocinach bywał król Stanisław August Poniatowski. Przyjechawszy kiedyś na bal do Dębińskich, ponoć zakochał się nawet w tej Urszuli Dębińskiej. I to po tym wydarzeniu pozostała legenda. Otóż według tej legendy biała dama krąży po pałacu w Szczekocinach, ale tylko nocą. I straszy turystów. Bo czeka na króla. Bo czeka na króla. Dotarliśmy do koniec pola. Jest tu coś ciekawego do zobaczenia? No oczywiście. Jest i wspaniały pałac i piękny kościół Świętej Trójcy, ale przede wszystkim są ciekawe historie, no i hetman. Chodźmy do hetmana.
A wszystko zaczęło się w węgierskiej budzie w 1443 roku, kiedy to król polski Władysław Warneńczyk na prośbę przedbora z Koniecpola wydał akt lokacyjny dla osady Koniecpol. Dokument ten nadawał prawa miejskie, a mieszkańców obdarzał wieloma przywilejami. Wśród jego właścicieli byli m.in. lubomirscy i potoccy, ale w jego historii najbardziej zapisali się ci, którzy na zawsze pozostali w nazwie miejscowości. I dotarliśmy do naszego hetmana. Rzeczywiście tutaj został pochowany, czy to tylko pusty sarkofag? Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny. To co prawda nie jest na jego nagrobek, bo ten prawdziwy znajduje się w Brodach na Ukrainie, gdzie hetman został pochowany w 1646 roku, ale ten, prawie taki sam, został tutaj zbudowany ku jego pamięci. Dlaczego akurat tutaj? No bo z Koniecpolem związana jest rodzina Koniecpolskich i te rozległe dobra wokół Koniecpola to właśnie dobra Koniecpolskich. Jest tutaj wspaniały pałac Koniecpolskich, ale przede wszystkim ten kościół, kościół Świętej Trójcy, który Stanisław Koniecpolski ufundował w nagrodę za jego ocalenie po niewoli, po bitwie pod Cecorą w 1620 roku. I jak widać, pozostał tu we wspomnieniach. I to nie tylko tych mieszkańców Koniecpola, którzy przychodzą tutaj do tego kościoła się modlić, ale we wspomnieniach wszystkich Polaków, bo był wielkim hetmanem. Obiecywał nam pan dzisiaj jedno z najstarszych miejsc na Jurze. No i byliśmy w przepięknym mieście, w jednym z najstarszych miast na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a może jednym z najstarszych miast nawet w Polsce, ale niestety zamku Kazimierza Wielkiego nie odnaleźliśmy. Ale możemy sobie wyobrazić, jak wyglądał. No właśnie, każdy, kto chce zobaczyć, jak taki zamek mógł wyglądać, może przyjechać do Bobolic i zobaczyć, jak Kazimierz Wielki ten szlak Oligna z Krakowa aż do Krzepic budował. Natomiast jak pani smakował ciulim dzisiejszy? No myślę, że w sierpniu będzie warto wrócić właśnie do Lelowa. I wtedy spróbować nie obchody. Tylko ciulimu, ale i czulentu. Jedynej potrawy, jaką można znaleźć właśnie tu, na Jurze. Tylko w Lelowie.